Milesz, po meczu z ostatnią drużyną w tabeli gracie z przedostatnią, z Widzewem Łódź na Stadionie w Łodzi. To będzie cięższy mecz niż ten z Podbeskidziem, dzień, jak sądzisz? Myślę, że będzie bardzo podobny do meczu z Podbeskidziem, bo właśnie są takie drużyny, gdzie jest mało grania piłki, a bardzo długo takich długich piłek. A my musimy myśleć tylko o siebie i nastawić się na naszą grą i myślę, że to będzie wszystko ok. Pierwszy raz w tym sezonie jedziecie na mecz z pasą dwóch zwycięzcy z rzędu. Aż się prosi o trzecią wygraną. No, myślę, że jak jesteśmy dobrze nastawieni i będziemy myśleć tylko pozytywnie i będziemy wykonywać to, co trener będzie chciał od nas, to ja się w ogóle nie boję, że to będzie trzeci mecz, gdzie będziemy wygrać. Spotkałaś kiedyś z taką sytuacją, żeby w ciągu właściwie 3-4 dni rozegrać dwa mecze ligowe i dwa razy na wyjazdach? Bo gracie w piątek z Widzewem, a w poniedziałek w Zabrzu z Górnikiem. Pierwsze lidze też graliśmy tam, sobota albo niedziela, środa. Także myślę, że mamy taki nawyk, że nie jest nam to zaskakujące, że gramy teraz w trakcie 3 dni dwa mecze, także myślę, że poradzimy z tym i mam nadzieję, że przyniesiemy do Krakowa, bo no, fajne wyniki dla nas.